Pierwszy dzień sierpnia, kolejny filmowy miesiąc. Czas zatem zacząć. Rozpoczynamy go z dr Sylwią Frach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. No to sierpień zaczynamy od, myślę, takiego zjawiska jednak mimo wszystko dotyczącego kultury masowej, pokazującego, jaką szansę na drugie życie może mieć książka. Ponieważ my uwielbiamy książki, to z tego wypada się cieszyć, chociaż przyznam szczerze, że ja wciąż do tej elektronicznej wersji specjalnie się przekonać nie mogę, wolę tę klasyczną, ale jakoby nie było, ważne, że jest książka, prawda? No i otóż książka, o której mówimy, It Ends With Us, została wydana w roku 2016, ale gigantyczną popularność przeżywa dopiero od 2 lat. Prawie 3 miliony sprzedanych egzemplarzy w zeszłym roku, a wszystko za sprawą, no i teraz dochodzimy do tej nowoczesnej techniki, BookTok, który na TikToku zebrał ponad 2 miliardy wyświetleń. Niewyobrażalne dla mnie po prostu, prawda? Co za wynik? Tak, tak, to rzeczywiście oszałamiający rezultat. Tak, książka It Ends With Us autorstwa Colin Hoover rzeczywiście wydana została w 2016 roku, ale ten ogromny sukces przyszedł zupełnie niedawno. I tak się zastanawiam nad potęgą mediów społecznościowych, które są w stanie promować literaturę i wpływać na odbiorców. No właśnie, bo to się przełożyło przecież na gigantyczną sprzedaż. Ja się zastanawiam, jakby ktoś sprytnie może umieścił tego naszego Mickiewicza gdzieś na jakimś TikToku, to być może nagle okazałoby się, że pojawi się jakieś szaleństwo na przykład na klasyczną literaturę i nowe odczytanie chociażby romantyków, tak, prawda? Tak. No to jest bardzo, bardzo ciekawe, zaskakujące, ale też chyba mówiące nam, tym starszym i nieco starszym pokoleniom, jaką siłę ma to, co pani wspomniała. W tej chwili siła mediów społecznościowych jest ogromna. Jest ogromna. To zresztą chyba po studentach możemy zaobserwować, prawda? Tak, oczywiście. I to ich korzystanie, my czasem się złościmy, że to są jakieś takie aplikacje czy takie, ale okazuje się, że też i wiele ciekawych treści tam się pojawia. Jest, a faktem również jest, że nasz czas jest coraz bardziej cenny, tak? I próbujemy w jak najkrótszym czasie skumulować jak najwięcej treści. Mhm. I ten TikTok rzeczywiście do młodych ludzi trafia dzisiaj. Jeżeli może się to przełożyć na większą czytalność literatury, dlaczego nie? Ja powiem pani, że takim kolejnym dowodem na to jest coroczny festiwal książki w Opolu. Tak, oczywiście, który jest, prawda, co roku cieszy się taką popularnością. I tam jest tyle młodych ludzi, tak, którzy tak przychodzą do swoich młodych, nowych autorów. Zgadza to się jest też niesamowite, tak, prawda? Tak, fenomenalne. To w takich przypadkach, wracając już powoli do filmu od książki, najwięcej głosów fanów oczywiście właśnie dotyczy różnic między książką a filmem. A my wiele razy w naszych programach omawialiśmy kwestię adaptacji, że to tak się nie da prosto powiedzieć tak i tak. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo często te różnice między książką a filmem budzą żywe dyskusje wśród fanów właśnie literatury. I tematy związane z różnicami między książką a filmem są często przedmiotem dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że każde medium ma swoje unikalne zalety i ograniczenia i musimy być tego świadomi. No to proszę pani, przejdźmy już do samej historii, proszę państwa. I to historii, no właśnie, nie wiem, czy użycie słowa melodramatycznej jest to odpowiednie. Jest odpowiednie, bo rzeczywiście ten film to jest taki dramat, melodramatyczny dramat, melodramatyczna opowieść, która eksploruje bardzo trudne relacje międzyludzkie. W tym filmie pojawiają się takie tematy jak miłość, ale również przemoc domowa. I wydaje mi się, że w przypadku adaptacji filmowych, zwłaszcza książek, które poruszają tak trudne tematy, tutaj duży obowiązek spoczywa na barkach zarówno reżysera, jak i scenarzysty, aby zachować autentyczność i głębię emocjonalną, którą przekazuje książka, czyli oryginał, prawda? I tutaj te kluczowe elementy w przypadku tego filmu, przemoc domowa i wewnętrzna również walka głównej naszej bohaterki powinny i muszą być ujęte z wrażliwością i szacunkiem, aby właśnie nie umniejszać przekazowi książki.
Proszę Państwa, no to zdradziliśmy już co nieco, jeśli chodzi o fabułę tego filmu. Natomiast teraz zdradzimy Państwu nasze kolejne pytanie konkursowe w oczekiwaniu na listy od Państwa, bo nawiązuje jeszcze troszkę do naszego lipcowego spotkania z listami. Wtedy listy napłynęły, te elektroniczne odpowiedzi na pytania były. No to teraz wyślijmy my kolejny liścik do naszych widzów. No i jakie będzie to pytanie konkursowe na początek nowego miesiąca? Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Według informacji z maja tego roku, książkę, na podstawie której powstaje film, przetłumaczono na wiele języków. Na ile konkretnie? Jak się Państwu wydaje? Czyli no, albo ktoś się dowie dokładnie, może się przez te dwa miesiące coś jeszcze dołożyło, ale ten, kto będzie najbliżej tej poprawnej odpowiedzi, oczywiście zgarnia nagrodę. Te dwie pierwsze poprawne honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. Wystarczy, jak zwykle, podesłać odpowiedź pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Czekamy przez najbliższe godziny, a być może nawet i dni. Proszę Pani, film to jednak magia, bowiem bostońskie klimaty, bo takie są w książce i w filmie, przeniesiono do Nowego Jorku. Myślę oczywiście o zdjęciach, które powstawały do tego obrazu. Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że zmiana lokalizacji w przypadku adaptacji jest częstym zabiegiem i tutaj w przypadku tego filmu może wprowadzić jakieś nowe perspektywy spojrzenia na historię, może dodać jakiś element, ale też pamiętajmy, że Boston leży całkiem niedaleko Nowego Jorku i ten klimat jest troszeczkę nawet podobny. To co, na koniec słówko o aktorach, o tych, którzy tworzą tę warstwę później, którą my już oglądamy na ekranie w tym filmie, bo myślę, że książka też wyrabia w nas obraz, bo tam są te w książce opisy tych bohaterów i one też są troszkę inne i dlatego mówiliśmy o tych różnicach adaptacyjnych, też są nieco inne niż tych, których widzimy na ekranie. To prawda. Tak, tutaj skupię się może na tych trzech głównych postaciach. Główna bohaterka grana przez Blake Lively, znaną przede wszystkim z serialu Plotkara. Obok niej na ekranie pojawia się Justin Baldoni, który również jest reżyserem tego filmu, i Brandon Sklenal. Nie jest to bardzo znana obsada, casting, poza oczywiście główną bohaterką, ale dlaczego nie? Zobaczmy, co ten obraz przyniesie. Myślę, że to będzie takie z jednej strony wakacyjne kino, chociaż nie takie proste, łatwe, ze względu właśnie na poruszane, skomplikowane tematy. Jeśli Państwo mają ochotę, to właśnie film wchodzi na kinowe ekrany niebawem i myślę, że będzie okazja, żeby się na ten film, o którym Państwu dzisiaj opowiadaliśmy, wybrać. Doktor Sylwia Frach, dziękuję bardzo. Dziękuję za również spotkanie filmowe. Miesiąc filmowy rozpoczęty, no to zapraszamy już na nasze kolejne spotkanie za tydzień.